Cześć wszystkim, z tej strony po raz kolejny pan Marcin. W tym poradniczku zagramy sobie Jacksem. Nagrywam poradnik o godzinie 23, więc na pewno będzie głośniej niż zwykle, ponieważ zazwyczaj nagrywam poradniki rano. Teraz jednak każdy gra solo queue, więc możecie słyszeć jakieś rzeczy, po prostu wydzielanie się innych. Mam nadzieję, że przeżyjecie. Nie chodzi tutaj w końcu o samo to, że oni się wydzierają, tylko chodzi o moje rady i po prostu o to, jak będziemy grać grę. Dlaczego Jax? Moim zdaniem Jax to jedna z tych postaci na solo queue, która ma niezłą presję na początku gry. Należy nadal do tych takich tanki junglerów, którymi nie wszyscy chcą grać, bo nie każdy chce grać, nie wiem, Sejuani, Jarvan, czy nawet Zac. Więc Jax pozostaje jakby taką postacią, która ma dobrą presję na early game'ie, ale też dobrze skaluje się jako jungler i idzie z nim pod obrażenia. W tej grze, jeżeli chodzi o runki, mamy precyzję, press the attack, triumph, attack speed, executioner. Jeżeli chodzi o drugie runki, mamy dominację, jest to zombie ward i po prostu łowca. Mógłbym też zamiast dominacji wziąć, powiedzmy, inspirację. Tutaj oczywiście buty są użyteczne, nadal stopacz moim zdaniem jest grany. Czasami niektórzy grają ciastko, ponieważ ciasteczko dają wam w dżungli jakby regenerację życia dodatkową. Moim zdaniem jest to totalnie bezużyteczne. Moim zdaniem dużo lepiej grać CDR-kę, jeżeli już w ogóle gracie coś takiego. Także jak mówiłem, ja sobie zagram się pod dominację. Dominacja szczególnie przydaje się, chociaż to już mówiłem wcześniej. Dominacja szczególnie przydaje się, jeżeli gracie na junglerów, którzy po prostu są bardzo agresywni na początku i chcecie, żeby wasze wardy zostawały dłużej na mapie. Chociaż Jax to jest jeden z tych junglerów, który moim zdaniem ma jeden z najlepszych jedna z najlepszych postaci na trzeci poziom, ponieważ bardzo ciężko jest komukolwiek wygrać z Jaxem 1 na 1, ponieważ wiecie, macie dodge'a, macie stuna, macie reset auto-ataku, macie doskok, jeżeli jakby co możecie odskoczyć. Dlatego też Jax zaczął być grany w dżungli. Poza tym, dlaczego on jest grany na scenie turniejowej? Jax jest grany na scenie turniejowej, ponieważ ma fajne combo z Tarikiem oraz z Galio, tak samo zresztą jak Camille. Poradniku do Camille w dżungli nie ma, ponieważ moim zdaniem Jax jest lepszy, dlatego że Jax farmi dużo, dużo lepiej i Jax skaluje się podobnie. Camille ma trochę lepsze łapanki, ale naprawdę farma Camille w dżungli jest beznadziejna. Więc cóż, zaczynamy grę. Nie wziąłem zombie warda, z tego co widzę, czat mi tutaj przypomina, także normalnie powinien być zombie ward, w tej grze nie będę miał zombie warda, ponieważ zmisowałem, jak widać. Jeżeli chodzi o przeciwników, to gram na dwójkę z Szalkę i Freeza. To nic, mamy Veigara na midzie, mamy Ezreala i Brauma na bocie. Jace'a chyba na topie, tak, Jace'a na topie. Jace kontruje Gnara, jeżeli chodzi o duo bota. Mamy Wooly Bully i The Lorda, więc jako tako powinniśmy być w stanie bota, przynajmniej, nie wiem czy wygrać, ale powinniśmy być bezpieczni na bocie. Jax też oczywiście fajnie się skaluje z Braumem, ponieważ ja mam normalnego stuna, on może do mnie tak jakby podbić, po czym on też może stunować. Do tego oczywiście Jaxem zaczynasz z E, ponieważ E daje ci niewrażliwość. Jeżeli chodzi o drugi, jeżeli chodzi o skill, który maksujesz, jest to W. Jest też taki jakby cheese z Jaxem, że teoretycznie możesz skankować mida na drugim poziomie, ponieważ bierzesz na początku E, potem bierzesz Q. Starasz się mida skankować już na drugim poziomie, a jak mówiłem. Aczkolwiek moim zdaniem nie jest to optymalne, ponieważ, znaczy na Azira, może tak, na Azira nie jest to zdecydowanie dobre. Ponieważ Azir nie dość, że ma cleanse, chociaż teoretycznie dałoby się skankować Azira, dałoby się zdecydowanie skankować Azira, ale czy to nam się opłaca? Moim zdaniem nie. Chociaż z drugiej strony Zac jako tako jest słabą postacią do counter dżunglowania, więc jeżeli wbije na Azira, on załóżmy użyje cleansa, a ja mogę się wycofać i tak będę bezpieczny. Więc jakby dałoby się, ale w tej grze raczej sobie to odpuszczę, zacznę od Red Buffa. Skin, którego używam, to jest Godstaff, czyli boskie coś. Różdżka powiedzmy, chociaż to nie jest różdżka. To jest boski kijek. W każdym razie ten skin to jest jedyny powód, dla którego gram Jaxem, ponieważ moim zdaniem Jax ma beznadziejny skin. To jest pierwszy skin do Jaxa, który mi się podoba. Ale cóż, zaczniemy, jak mówiłem, od Red Buffa i raczej nie będziemy niczego kankować, chyba że pójdziemy na topa, jeszcze zobaczymy. Na razie tak, pierwszy stun od Brauma, drugi stun może być ode mnie, jak na razie, jak widzicie, nie straciłem w ogóle życia. Tutaj Braum jeszcze mógł mi ewentualnie Guardiana zarzucić, prawie, kurczę, mnie zaraz zestilował. Z tego co widzimy, też Zac zaczyna od Red Buffa również, czyli po przeciwnej stronie mapy, czyli po prostu Jack
Zach chce być raczej bezpieczny i nie chce tutaj wdawać się ze mną walkę. Nie dziwię mu się, ponieważ moja postać jest dużo silniejsza na początku gry. Plus jest taki, że teoretycznie mógłbym spróbować skankować Nara, ale nie tak normalnie, tylko go zdajwować. To jest bardzo zależne od tego, czy mój Jace jest w stanie go obić, ponieważ Jax teoretycznie tak, mam stun, mam odskok jakby co i mam reset autoataku, jak wspominałem. Więc może udałoby się nawet takiego Gnara skankować, chociaż no nie jestem pewien, ponieważ to wszystko zależy od Jace'a, prawda? Nie tylko koniecznie ode mnie, tylko tego, czy Jace będzie w stanie go obić. Jace go obił, bardzo mocno go obił, nawet zmusił go do tego, żeby cofnąć się do bazy i Nar stracił też flesza. Więc zobaczymy, jak teraz się sytuacja na topie rozwinie, ponieważ jest możliwe, że jeszcze raz zejdziemy na topa i spróbujemy zabić, zdajwać Nara, ponieważ nie ma flesza i do tego, jeżeli on straci tą falę creepków, która niedługo będzie pod jego turetem, to będzie bardzo do tyłu i ciężko będzie mu się odrobić w tej gierce. Oczywiście nieco gierkę możecie liczyć na to, że wasz top laner zabije 1 na 1, więc zazwyczaj możecie takim Jaxem farmić albo gankować bota, tak? Teoretycznie Braum to jest też jedna z lepszych postaci do gankowania bota, więc mógłbym równie dobrze zacząć od Blue i na początku gry iść totalnie gdzie indziej, czyli iść na bota. Jak widzicie, Jace pinguje mi gang na topie, ja się zgadzam z tym Jace'em jak najbardziej, już tutaj idę. Chociaż tym razem Jax Nar ma full HP, to nie ma flesha i ma dopiero drugi poziom, więc nawet jeżeli jeden z nas zginie na tym dive'ie, i tak to by było raczej worth it. I tutaj wydaje mi się, że jungler... Tak, że ma DC, no nie wiem, czy powinienem go zabijać, czy nie. No ja go nie zabiję, jeżeli Jace tego zajść, to niech sobie go zabije. Nie wiem, co mam zrobić. Wydaje mi się, że to DC nie było, ponieważ oni są w tym samym gaming house'ie, ta dwójka, a Azir jakby normalnie grał, więc wydaje mi się, że to był fake, to nie było żadne DC. Wydaje mi się po prostu, że mnie nie zauważył albo skupił się na tym totalnie innym. Udało nam się tutaj zabić Zaka, chociaż chcieliśmy zdejmować Gnara, więc no powiedzmy, że coś nam się udało. W tej grze kupię Red Smite. Do Jaxa możecie brać jakiego... Woli buli, 3 samo w gol, Bugerala! Wracając. Do Jaxa możecie kupować Green Smite, czyli zielony smite, ponieważ dostajecie darmowe wardy. Moim zdaniem darmowe wardy są bardzo użyteczne. Jeżeli nie macie darmowych wardów, możecie brać Red Smite, który jest po prostu dobry na 1 na 1. A Blue Smite jest prawdopodobnie na Jaxa najlepszy do ganków. Ja osobiście nigdy Blue Smite'a nie kupuję. Tutaj z tego co widzę troszeczkę... nasz nie wiem, czy on zdaje sobie sprawę, że jakby Uli Bully zabije sobie Dravena, a ja po prostu zabiję sobie Alistara. O, muszę niestety flashować. Nie, nie muszę flashować. Oddam killa Veigarowi. To chyba nie ma znaczenia, żebym ja tego killa specjalnie zgarniał, jeżeli... O, a może jednak nie. To było trochę niemiłe z mojej strony, że zabrałem tego killa Veigarowi, bo w końcu wiecie, Veigar zszedł i w ogóle fajnie, że jakby zszedł i był miły, ale jednak moim zdaniem ten kill mi się też przyda. Więc udało nam się tutaj dwójkę zabić, mimo że poświęcił życie jeden z naszych jakby ważniejszych osób, tak, czyli Braum poświęcił się tutaj, żeby tak naprawdę... to jest trochę dziwne, dlatego że... No tutaj nie udało mi się oczywiście go zabić, został on tylko obity, raczej była bardzo mała szansa, żeby go zabić, ale udało mi się jakby mojego raptorka wziąć. Na topie nadal dominuje Jace, ma double buffa dostępnego. Na bocie Draven stracił trochę stacków, ponieważ to Alistar zabił, a nie Draven, więc jako tako na bocie też wyszło to tak naprawdę świetnie dla nas. 4-1 w ogólnym rozrachunku, w tej grze Veigar się farmie na tym midzie, chociaż ma oczywiście duże problemy, szczególnie, że midlane przeciwnika jest bardzo dobrym graczem. Jest to Nuke Duck. Ale jako tako, to co Jace teraz robi, to już jest takie troszeczkę moim zdaniem słabe. Nie powinien próbować skankować mida, bo nie wyjdzie to, nie może to wyjść. O. Okej, to jest dziwne. To jest bardzo dziwne, moim zdaniem on... Okej, wydaje mi się, że tym razem jakby mój Jace się wyłączył i jakby skupił się totalnie na tym, żeby skankować przeciwnego midlanera, zamiast jakby zmienić plan i zejść po prostu na Azira. Tutaj po zrobieniu kraba raczej... Na Red Buffa jest nam ciężko wejść, ponieważ nie wiemy, czy tutaj będzie przebywać Zach, czy nie. Moim zdaniem ten Zach należy do bardzo chciwych graczy. A widzicie, Azir idzie, czyli... O, a jednak nie idzie? Wszystko zależy od tego, czy jest tu... O, okej. Okay.
Tak, wszystko zależy od tego tylko i wyłącznie, czy przyjdzie tutaj Azir, czy nie. A ten Zach miał bardzo małe życie, więc ciężko byłoby mu raczej tutaj wskoczyć YOLO i próbować tego Red Buffa kraść. Czy my jesteśmy w stanie zdajwować? Moim zdaniem nie. Moim zdaniem jest nam bardzo ciężko zdajwować, chociaż mogę się mylić. Zależy od tego, czy Gnar będzie miał Mega Gnara, czy będzie obity. Nie jest obity ani... Znaczy, nie ma Mega Gnara? Ale nie jest na tyle obity, moim zdaniem, żeby go zdajwować. A patrzcie, ten Mega Gnar mi się bardzo szybko ładuje. Teraz poszliśmy sobie na Red Buffa, ponieważ moim zdaniem... przeciwny Zach. Jest duża szansa na to, że przeciwny Zach tak jakby zinwajduje mi tego Red Buffa. Chociaż na razie go nie widzę. I jest też prawdopodobnie jest teraz na blue. Szczególnie, że jakby zniknął z mida Azir. I teraz tak, nie wiem, czy jesteśmy w stanie wygrać 3 na 2 na bocie, więc może nie ryzykujmy. Także tylko jakby uświadomię moich sojuszników, że ten Zach może tam być. I my dalej będziemy farmić. Wydaje mi się, że jest to bardzo pozytywne. To jest właśnie to, że Jax jest jedną z tych postaci, które mogą farmić i ty się tym jakby nie przejmujesz, ponieważ nawet jeżeli gram na tanka w dżungli, to ja i tak staję się tanki, a poza tym mam duże obrażenia, więc moja postać nie będzie bezużyteczna. O, tutaj chyba... To było dość dziwne. Azir bez cleanse. Mój Red Buff nie zabierze tego blue. Na 99% Zach teraz będzie kankować mida, ponieważ mój koleś na midzie nie ma flesza. Także na tą chwilę jakby albo powinien iść na mida, albo ich zostawić samych sobie. Na bocie bardzo mocny alien tutaj drużyny przeciwnej. Chociaż na szczęście nie skończyło się to źle, czyli nikt nie zginął z mojej drużynki. Okej, okay, ja bym chciał kurde albo zdajwować tego topa, albo chociaż... forsować flesza i dzięki temu Jayce jeszcze bardziej będzie wygrywać. To co zrobiłem było błędem, raczej przynajmniej tak to trochę wyglądało, bo było to bardzo, bardzo agresywne wejście i była duża szansa, że jakby nic z tego nie dostaniemy, nawet jeden z nas zginie, ale na szczęście udało się. Dopiero co Azir dostał blue, no to super, to przynajmniej tyle wiemy. Jeżeli dopiero co Azir dostał blue, to znaczy, że możemy sobie ze spokojem tutaj zrobić tego kampa i dopiero po tym kampie się tak naprawdę cofnąć do bazy. I teraz się cofniemy. Drugi skill, jaki ja mam, ksuję, spróbujmy, tak, to będzie ciężkie moim zdaniem. No, TP zostało przerwane, więc raczej Ture zostanie zniszczony, Nar się może troszeczkę zdenerwować, ale jakby... Pamiętajcie, że Jayce to jest jedna z tych postaci, która chce być do przodu, bo jeżeli Jayce nie jest do przodu, to bardzo ciężko mu coś gdzie zrobić. Drugi skill, który maksuję na Jaxie. Teraz troszeczkę mi sklikowałem, moi drodzy, ponieważ zazwyczaj maksuję inny skill i zazwyczaj maksuję skill, który maksuję to po prostu Q do trzeciego poziomu, czyli do 10 poziomu maksuję Q, żeby mieć 3 tutaj levele w Q, a potem dopiero zacząłem maksować Counter Strike, ponieważ Counter Strike moim zdaniem jest fajny do teamfightów, ale cooldown mojego E zaczyna się dopiero wtedy resetować, kiedy moje... Patrzcie, teraz cały czas moje E jest na cooldownie, prawda? I teraz dopiero zaczyna się ładować cooldown. Czyli nie jak włączysz E, tylko dopiero jak twoje E zostanie zagrane, dopiero wtedy jakby cooldown zaczyna się resetować, więc... Przez to zazwyczaj nie maksuję E od razu, tylko zazwyczaj daję więcej punktów Q, żeby mieć doskok, bo w końcu ten doskok jest bardzo ważny. To jest też jedyna jakby ucieczka tej postaci, więc nie ma sensu zazwyczaj jakby maksować E jako pierwsze, chyba że wiecie, gracie na 5 adeków tutaj, że wiecie, gracie na Mastera i w dżungli. Gracie na Mastera i w dżungli i chcecie po prostu mieć łatwiejsze 1 na 1, wtedy możecie maksować E. Nie wiem co tu się dzieje, ponieważ te dwie osoby mają ten sam internet, a jedna... O nie, on tutaj jest. No tutaj chyba nie ma szans na to, żebyśmy byli w stanie cokolwiek tak naprawdę zrobić. Jest to bardzo skomplikowana walka. Tutaj został Ignite zagrany, heala Ezreal raczej nie miał, ale też Alistar splashował i użył jakby... Alistar tak naprawdę użył wszystkiego co mógł,
A tutaj pan Zack też nie ma flesza dostępnego, więc moim zdaniem Ezreal jest w stanie to ograć, a przynajmniej zabić jeszcze jedną osobę. I z tego co widzimy też lepuje się na plecy przeciwnika nasz Veigar, więc ta walka jako tako naprawdę bliska, dużo młynu się tu dzieje. Fajny stun, wow, Braum przeżył na naprawdę zero życia. Braum ma 4 wardy, ale nie stawi żadnego, Braum się raczej cofnie. Także udało nam się jakoś wygrać teamfight. Moje zadanie w teamfightie jest takie, żeby zazwyczaj na siebie brać jak najwięcej obrażeń. Jestem Jaxem, czyli jak najwięcej obrażeń chcę wziąć na moje E, po czym mogę uciec z Q. Jeżeli za to jestem inicjatorem walki, to zazwyczaj po prostu używam Q na pierwszą osobę lepszą i po czym stunuję. Tylko właśnie tu pojawia się problem, prawda? Jeżeli Jax nie ma ani Q, ani E, to tak naprawdę staje się bardzo squishy i staje się łatwym celem dla przeciwnika, więc zawsze starajcie się pamiętać o tym, że jeżeli nie macie Q, ani nie macie E, to łatwo was zabić. R-ka oczywiście daje wam rezisty, ale moim zdaniem R-ka nie zawsze daje wam tyle rezisty, żeby przeżyć. Jeżeli chodzi o sam build Jaxa, porozmawiamy sobie o nim na końcu filmiku, ponieważ buildy do Jaxa są różne. Ja w tej grze będę grać agresywnie, więc będzie to Trinity Force, a potem Sterak. Ale można tutaj grać full tanka, także pogadamy sobie o samych itemach dopiero później. Tutaj Jayce jest w dużych tarapatach, wydaje mi się, że on zginie, tak, na 100%. Ten przeciwny giant, przeciwny midliner, starałem się grać razem, więc ja, skoro oni grałem razem, bo są w jednej drużynie, to ja mogę grać razem z Braumem oraz z Ralem, ponieważ wszyscy w trójkę jesteśmy Polakami. Nie wiem, czy jesteśmy w stanie tutaj zdajwować tego bota, chociaż moje E jest dostępne. Tutaj jest raczej ward, także odpuścimy sobie jakieś tam akcje. Poza tym Ezreal się jeszcze po tamtej jakby całej walce nie cofnął, także możemy zaczekać, aż Ezreal się cofnie. Wtedy będzie miał zdecydowanie lepsze itemy do walki. A my zaczniemy sobie maksować Q. Nasz Jayce raczej jest ok na Gnara teraz, nie powinien jakoś tam przegrywać czy coś. O sekundę mniej cooldownu co level, nie jest to dużo, ale nie jest to mało, po prostu sekunda to sekunda. Ezreal się teraz cofa, staje się dużo silniejszy, bo mana mu jest dostępny na nim, czyli tak naprawdę jeden z najważniejszych przedmiotów na tą postać. Ja kupię sobie Sheena, zamiast kupować od razu... Tak, Herald to jest jeden z tych obiektywów, o którego zdecydowanie możemy grać, ale ja kupię sobie Sheena, zamiast kupować... Merkury albo Ninja Tabi, na tą grę Merkury raczej będą lepsze, ponieważ ich AD to jest tylko Draven i ewentualnie Nar, ale raczej Emi wystarczy na te dwie postacie i będę tutaj robić build taki bardziej, powiedzmy, pod jakieś tam rezisty. Zanim pomogę Jayce'owi z Heraldem, to zniszczę oczywiście tutaj tego Warda i tak dalej. O, a może jednak nic nie zrobię, a może jednak po prostu... Tak, zabiję tutaj Zaka, bo zdecydowanie zbyt agresywnie jakby starał się tutaj zagrać, także można go za to ukarać, nawet ulti Azira mu nie pomogło, chociaż jakby została puszczona troszeczkę lepiej, to może by to przeżył. Bardzo mała szansa, bo Azir musiałby to zagrać perfekcyjnie, ale byłoby to możliwe. Geralda mógłbym przejąć ja, albo ten dziomek, to nie ma dużego znaczenia. Moim zdaniem to wygląda na bardzo dobrą walkę. Okej. Draven zginie od Jayce'a. Alistar musi użyć ulti. Nie wiem, czy to mu pomoże. Nie pomogło mu. Tutaj zostanie użyty Herald. Raczej turret uda nam się wziąć. Chociaż Zack już żyje, więc jest możliwe, że wiecie, Zack będzie chciał gdzieś tu na nas skoczyć. Także trzeba uważać oczywiście. Ma też ult dostępny ten Zack. Jakimś tam cudem zabiliśmy Azira. Chyba ich redbuff jest dostępny, skoro Zack tutaj idzie. Nie, ich redbuff nie jest dostępny, ja sobie zniszczę do pinka. Zniszczyłem sobie pinka. Teraz oczywiście farmuję do Trinity Force'a, więc bez sensu cofać się w tym momencie. I tak raczej nic nie będziemy robić, ponieważ Ezreal też ma low HP. Więc raczej będziemy po prostu farmić i oczywiście teraz jak najbardziej chcielibyśmy zgarnąć tego Mountain Drake'a, dzięki któremu później zgarniemy łatwiej na Shora. Z tego co widzę, Ezreal staje się naprawdę super silny. Jakbym był Ezrealem, to kupiłbym jeszcze Ninja Tabi i w tym momencie Draven nie miał żadnych szans, ponieważ Ezreal miał tyle armora. Okej, jeszcze jeden kam. Mam nadzieję, że Ezreal zdąży obronić mida, jeżeli nie, to ja mogę wejść tutaj. Tak, ja mogę wejść tutaj na tego jednego wave'a.
Przeciwnicy zauważą, że mam małe życie i może przez to na przykład zrobię smoka. Jest to możliwe jak najbardziej. Ale liczę na to, że moja drużyna albo tego smoka broni, albo że przeciwnicy nie będą tyle mądrzy. Teraz nie muszę farmić raptorków, ponieważ gold, który chciałem, dostałem. I jak najszybciej wypada mi się cofnąć. Oni też mieli mnie na warcie, więc wiedzą, jak, że się cofnąłem. Także jak najbardziej mogę do tego smoczka podejść. Ja już idę też na prawą stronę mapy. Będziemy zbierać na Merkury i Steraka. Jak mówiłem, Sterak daje po prostu dużą tankowność, mimo że daje bardzo dużo AD też, tak? Czy jesteś silniejszy, ale też ciężej cię zbustować. Mam prawie 2000 życia, brakuje mi jeden dosłownie. Jeżeli chodzi o tego Azira, to jest chyba jedyna osoba w ich teamie, która w tym momencie jest silna. No niestety, moi drodzy, troszeczkę jakby głośniej, dlatego że jest prowadzona dyskusja w tym momencie o... No nie wiem o czym, chyba o Fortnite. Albo o jakimś piku, sam nie jestem pewien. Zaczynam tego Drake'a, mimo że nie widzimy Azira, ponieważ mamy fajną wizję i wiem, że Ezreal pushuje mida. A jeżeli Ezreal pushuje mida, to zdecydowanie oni, nawet jeżeli zejdą, to nie mogą z nami walczyć, bo ich AD carry nie będzie. To co widzę, to oni nadal starają się zabijać mojego biednego Veigara. I nie idzie im to jakoś, nie wychodzi im to jakoś super dobrze. No dobra, tutaj byliśmy troszeczkę chciwi, szczerze mówiąc, był to totalny disrespect dla TP przeciwnika i był to też disrespect dla Alistara, ale z tego co widzę, to Draven został na midzie i przez to on zginie. Wydaje mi się, że Braun to przeżyje raczej, ponieważ Zack nie ma po prostu obrażeń, żeby dobić. Zack nie ma obrażeń, żeby dobić Brauma, a nawet jeżeli Braun zginie, to moim zdaniem oni troszeczkę za głęboko tutaj pogonili, tak z tego co widzę, Jayce zabije ze spokojem Zacka, więc jako tako skończy się to dla nas tak naprawdę pozytywnie. I wydaje mi się, że ja będę starać się grać z Veigarem, ponieważ mam takie wrażenie, że i przeciwny jungler bardzo stara się pomóc Azirowi. Także ja mogę pomóc Veigarowi i jeżeli po prostu będzie to 2 na 2, moim zdaniem, ja i Veigar jesteśmy dużo silniejsi. Depory buffika. Troszeczkę Magic Resisty zostało zakupione. Także jak mówiłem, moim zadaniem w teamfightie jest głównie to, żeby dżukować po prostu wszystkie czary. A z tym buildem mam też obrażenia i jestem też silny 1 na 1. Jest duża szansa, że przeciwnicy poddadzą się, ponieważ jest to niedługo dobija 20 minuta. I jakby ta gra jest bardzo skomplikowana dla nich, ale jeżeli Zack miał na początku gry DC i przez to zginął na tych kragach. Jayce go tam dobił, ja byłem gotowy zostawić tego. Jayce go tam dobił. No moim zdaniem tutaj ta gierka jest rzeczywiście dla nich skomplikowana, tak? Ponieważ Veigar skaluje się lepiej od Azira. Veigar jest dobrą postacią na Azira, aczkolwiek Veigar jako taką, jako postać tak naprawdę przegrywa early game. Chociaż Jax wygrywa early game, wiecie, to jest takie umowne, tak? Jeżeli Veigar wygrał przy turecie, to ja teoretycznie mógłbym jakieś tam kille zdobyć do drużyny. Okej, okay, to będziemy sobie krabika. I teraz, jak mówiłem, idę do mojego Veigara. Presji na midzie nie mamy, więc musimy tutaj uważać zdecydowanie. Tak, już widzicie, jak widzicie, Zack już tutaj podchodzi. Wszyscy odskoczyli. Tutaj możemy jak najbardziej walczyć. Chociaż nie, jeżeli Ezreal zginie w tej sytuacji, raczej to się stanie. I teraz pytanie, co tu się dalej stanie? Ponieważ musielibyśmy zabić Azira tak naprawdę, żeby cokolwiek zrobić, bo ten Azir może nas strasznie kajdować. Okej, wyszło to dobrze. Ten Veigar, widzicie, jak Veigar kajtuje, to ja tutaj zacznę. Udało mi się jeden na jeden wygrać. No tutaj to już jest, kurde, mogę spróbować
ku do przodu, autoatak W, nie? I może by zginął, ale raczej nie, nie warto. Szczególnie jak teraz ma pasek McGreenala naładowany, to szansa na to, że je zabije i nie zginę, jest naprawdę niska, także nie opłaca mi się po prostu ryzykować. Wolę zdecydowanie tutaj pobrać jakieś tam kampy z dżungli przeciwnika, także super. I teraz już będzie maksować E, tak? Mam te trzy punkty, o których mówiłem, mam cederkę z Trinity Force'a i teraz już będę maksować E, żeby jakby jak najczęściej blokować te autoataki przeciwnika. Merkury też już są dostępne, kryształ pod życia jest też dostępny, także jak najbardziej jest jeszcze w miarę okej. Okay. Teraz, moi drodzy, jest 5-5-3 na Azirze i to jest, jak mówiłem, jedyna postać, która cokolwiek robi. Ten Draven jest bardzo bezużyteczny na 0-4. Niedługo nasz Ezra też będzie posiadał jakby ostrze zrujnowanego króla, dzięki któremu jakby jego damage się zwiększy. Jest duża szansa, że Zaka spotkam tutaj w tym kampie, no właśnie. Moim zdaniem nie wygląda to aż tak, czy nie jest to aż takie złe, jak wygląda tak naprawdę. Oh, słyszałem do Dravena, tak naprawdę zabiłem się tutaj jeszcze bardziej, no było to trochę chciwe z mojej strony. Miałem flesza dostępnego, też nie fleszowałem się z Zaka. To... O! Tak, tutaj Jace'owi albo tutaj Ezrealowi dało się... Albo Jace, albo Ezreal by zabił, tak? Jeden by na pewno zabił. Jeżeli chodzi o naszą grę, to my trollujemy i ja również trolluję, jeżeli chodzi o jakby moją grę. Ponieważ zdecydowanie lepiej byłoby zamiast podchodzić wszyscy na mida i jakby trollować w ten sposób, to zdecydowanie lepiej byłoby stawić kilka pinków przy naszorze i jakby baitować naszora, prawda? Tak się wygrywa gry. Baity naszora to jest po prostu coś, co jest bardzo ważne. Jest tak po prostu. Tutaj udało nam się zgadnąć wieżę, Zak odfleszował. Draven zginie na pewno. Draven dostał killa. Czyli Draven jest... A nie, Draven ma dwa killa, dobra, jeszcze mnie zabił, no tak. Czyli w sumie aż tyle nie dostał swojego jednego killa. Jace może tak naprawdę ograć te kilka osób jeszcze. Mi się wydaje, że ja pójdę po prostu na smoczka, zamiast tutaj próbować coś robić. Jebak Disa YouTube. Okej, tu udało nam się zabić jedną osobę. Tutaj raczej wątpię, żebyśmy byli w stanie zabić jeszcze kogoś. Nar troszeczkę agresywnie podchodzi. Nie wiem, czy on ma ulti, czy nie, i to jest to. Nie, zdecydowanie Nar... Znaczy miał ulti, ale no nic nie działo z tym samym ultaczem. O, tutaj wilki zdecydowanie sobie tutaj podejdę też. Pamiętajcie, jakby bardzo ważne jest to... Okej, pamiętajcie o obiektywach, ale jeżeli wy jesteście do przodu, porównanie do dżungli przeciwnika, czyli jeżeli wy po prostu counter dżunglujecie bardzo dużo, to... Dzięki temu tak naprawdę gra jest dużo prostsza. To, że dostaniecie Ocean Drake'a, nie jest tak ważne, ponieważ Ocean Drake jako taką nic nie zmienia tak naprawdę. Ocean Drake jest smokiem, który pomoże wam w wygraniu gry. Tak, da wam troszeczkę regeneracji życia, ale nie wygra wam tej gry. Jeżeli wy za to weźmiecie 3 kampy z dżungli przeciwnika i będziecie, załóżmy, 1-2 levele do przodu, to w teamfightie ten Ocean Drake wam nie pomoże, a wy jako jungler możecie ten teamfight wykarować. 3 pinki moim zdaniem są bardzo ważne na Jaxie, jak wchodzisz z bazy, o ile jesteś do przodu, ponieważ wtedy możesz nie dość, że skakać do tych pinków, to jeszcze jesteś w stanie wykorzystywać je oczywiście do wizji, bo pinki jako takie są bardzo ważne. Poza tym Jaxem zazwyczaj nie zmieniam trinketu, Jaxem zazwyczaj staram się zawsze grać żółty trinket, jest to podobna postać do Lee Sina, on też stara się jakby bardzo, bardzo, bardzo dużo jako postać skacze, więc zostawiam tutaj trinket żółty. Topa mogę spuszczać, ponieważ nikt na topa nie idzie. Okej, okay, możemy podejść w tym momencie sobie na mida, popuszczę na topie, chociaż jedno wave'a jeszcze mógłbym spuszczować. Draven prawdopodobnie ma gdzieś tu red buffa. No. Nie wiem, czy opłaca nam się tutaj podchodzić, to jest raczej bez sensu. Zak ma Warmoga, więc wątpię, żebyśmy jakby to że Jax ma low HP, wątpię, że to nam pomogło. Nie wiem, czy oni chcą tu walczyć, czy nie. Wygląda to na dobrą walkę, ponieważ Draven dał się złapać w klatkę. Ale ich inicjacja jest bardzo mocna, chociaż no, low HP ma Azir i Draven, więc...
Tak, możemy tutaj sobie podejść na Shora, tudzież ewentualnie iść midem, moim zdaniem na Shor będzie tutaj dobry. Flanka ode mnie w jakiś tam sposób była, nie wiem czy była potrzebna, ponieważ mój team tak naprawdę wygrał ten teamfight beze mnie, ale to, że jakby wszedłem tutaj na plecy, jeżeli oni nie zwróciliby uwagi na to skąd idę, to może załóżmy 2-3 osoby wbiegłyby we mnie i może udałoby mi się też zabić załóżmy Dravena, tak? A nie tylko samego Azira, chociaż sam kill na Azirze też w takim teamfightie na pewno pomógł. Jest duża szansa, że Draven będzie schodził na topa tą drogą. Chyba, że już na topie gdzieś tam jest. Spróbujmy może tutaj naokoło iść. Dobra, oni się cofają, ja też się cofam w takim razie. Teraz trzeba przełamać bazę. Przełamanie bazy zdecydowanie w solo jest najcięższe na Azira. Szczególnie, że ten Azir to jest ogarnięty gracz, Nuke Duke. Więc bardzo ciężko będzie nam raczej bazę przełamać. Naszą jakby największą szansą jest to, że możemy ich zone-shotować. Okej, okay, oni się poddali, także GG. To był mniej więcej Jack z dżungli. Teraz porozmawiamy sobie o buildzie. Troszeczkę, ponieważ buildu jeszcze... O buildzie aż tyle jeszcze nie rozmawialiśmy. Więc jak mówiłem, zrobiłem w tej grze, tutaj możemy schonorować zdecydowanie Veigara, ponieważ odeł mi las, mimo że to on miał las. Jak mówiłem, moim zdaniem build do Jaxa to jest Cinderhulk, ponieważ dzięki temu stajesz się tanki, a i tak masz bardzo duże obrażenia, więc nie potrzebujesz aż tak jakby Warriora, ani temu pod attack speed. Następnie Sterak, chociaż jest to trzeci item, więc w sumie następnie Trinity Force. Trinity Force jest super drugim przedmiotem i nie jestem fanem, ale jeżeli gra jest powolna, a zbudujesz Trinity, albo jeżeli jesteś nafidowany, zbudujesz Trinity, to jesteś super, super użyteczny i też masz duże obrażenia. Poza tym jakby dobrze się skalujesz dzięki temu, więc nigdy nie będziesz bezużyteczny. Dalej Sterak, ponieważ dzięki Sterakowi jesteś też troszeczkę bardziej tankowaty, poza tym też daje ci dużo obrażeń. Następnym przedmiotem prawdopodobnie byłyby tutaj Randuin Omen, a ostatnim Adaptive Helmet. Jeżeli chodzi o tą grę, ewentualnie kolejna mogłaby zostać zmieniona, moglibyście też robić jakieś GA, jeżeli chcecie, ale raczej Randuin Adaptive to są najlepsze przedmioty. Chyba, że chcecie więcej, załóżmy CDR-ki, żeby częściej korzystać z Dodge'a, wtedy budujecie Frozen Heart zamiast, załóżmy, Randuina. Merkury albo Ninja Tabi, Sweetnessy raczej nie działają, chociaż można. Także mam nadzieję, że poradnik do Jaxa się podobał. Możecie zostawić łapkę w górę, tudzież ewentualnie subskrypcję, ponieważ dużo oglądających nie subskrybuje kanału, a zdecydowanie jakby mnie napina to, że jest więcej subskrypcji, więc o ile byłoby ich więcej, naprawdę byłbym zadowolony i muszę w końcu nagrać ten Gaming House Tour, bo jestem strasznym leniem i jeszcze tego nie nagrałem, mimo że dostałem jakby sprzęt do nagrania Gaming House Tour, chociaż jest to głównie mój telefon, a dostałem taki jakby selfie stick, nie do końca coś w tym stylu. Poza tym, kiedy pikowałbym Jaxa? Jaxa pikowałbym tak naprawdę zawsze. Moim zdaniem Jax jest dobrą postacią na wszystko i ma jeden z teraz najlepszych poziomów trzecich w grze, więc na trzecim poziomie wygrasz jeden na jeden tak naprawdę z każdym i do tego ma świetną kontrolę kraba. Jeżeli załóżmy, czysto teoretycznie, jeżeli gracie na Mastera Yi w dżungli, bo jesteście na elo typu Bronze, Silver, Gold i gracie często na Mastera Yi i nienawidzicie tej postaci, nie wiecie co pikować Mastera Yi, to Jax jest odpowiedzią, ponieważ Jax ma Dodge'a, a Master Yi co zrobi? Nic nie zrobi na Dodge'a! Master Yi nic nie zrobi na Dodge'a, więc moim zdaniem Jax może też być świetną postacią na Master Yi. Słabo postać za to na Malphite'a, a też Malphite jest grany na niższym elo. Chociaż generalnie jako postać działa dobrze, jak mówiłem, cheese gang na midzie, fajnie działa na drugim poziomie, z red buffem biegasz na mida, coś w stylu Jarvana, do tego fajnie się skaluje, ma fajne ganki. Nie jest inicjatorem, ponieważ jego inicjacja to jest, znaczy nie jest postacią inicjującą, bo jego inicjacja to jest Q do przodu i E, a wtedy nie może uciec i nie ma jak, nie jest tankowny, więc no nie jest jakby postacią inicjującą, ale możecie iść pod full tanka, załóżmy Frozen Heart, Warmog, Adaptive Helmet, bo wiecie, Jax ma różne buildy, możecie iść full tank, nie róbcie Trinity, nie róbcie Staraka, tylko full tank, totalny full tank i wtedy ta postać może stać się waszym tankiem i wtedy możecie jakby wbijać jako pierwsi i tak nie zginiecie, ponieważ macie niedługo E i tak powinniście w stanie coś zrobić. Także dziękuję wam wszystkim za oglądanie, mam nadzieję, że Jax na solo queue się przyda, moim zdaniem Jax jest też jedną teraz użytecznych postaci, szczególnie po tym patchu, jak Sejuani i Jarvan zostali znerfiani i Zak jest nadal dobry, jest też poradnik do Zaka na kanale, także zapraszam też na poradnicze do Zaka. Pozdrawiam was wszystkich, widzimy się następnym razem, przepraszam za spam i pa pa.